Dzisiaj postanowiłam posadzić swoje papryki, ponieważ już mam dość ich wynoszenia na balkon, noszenia. Bardzo się zniszczyły. I to jest właśnie przykład, dlaczego nie wolno siać papryki w styczniu. Ostatni raz to zrobiłam, pierwszy i ostatni. W zeszłym roku zasiałam ją trochę później i mi się wydawało, że w tym roku zrobię wcześniej, to będzie lepiej, a nie jest, bo ona bardzo się zrobiła wielka. Ciężko ją w ogóle przewozić na działkę. Co innego, jak ktoś ma działkę przy domu, to sobie wyniesie na taras i wsadzi, a ja muszę jeździć autem z nią. No i proszę zobaczyć, ona teraz ma już 70 cm. Nawet ponad, tam już wyższe wsadziłam. Liście bardzo takie, można to tam pokazać, jak już wsadziłam. Liście są bardzo zniszczone. No, ona odbije, ale naprawdę bardzo odchoruje to wszystko. Wolę chyba jednak później mieć paprykę, a wsadzać mniejsze sadzonki, bo teraz muszę podpierać ją. Jak wsadzałam w zeszłym roku mniejsze, to ona od razu taka krzepka była i nie musiałam żadnych podpór, nawet z owocami. W tym roku to chyba będzie gorzej. Nie siejcie papryki w styczniu. Chyba, że jest tunel ogrzewany, ale tak to nie. 20 stycznia ją siałam. I widzę, że co najmniej miesiąc albo i więcej za wcześnie. No nic, ale sobie teraz wszystko zapisuję, bo w zeszłym roku nie wiedziałam, jak kiedy siałam. A w tym roku już sobie wszystko zapisuję i na przyszły rok będę mądrzejsza. No nic. To się biorę teraz za sadzenie. Posadziłam, jeszcze w domu mam chyba 20 około papryk, to już jutro, a dzisiaj chcę taki parawan zrobić od wiatru, bo może być burza w nocy, boję się, że mi połamie te papryki i zrobię z takiej folii streczowej parawanik naokoło, no zobaczymy, mam nadzieję, że mi to wyjdzie.
Mała aktualizacja. Dzisiaj już wsadziłam wszystkie papryki. Zrobiłam im taki parawan, jak nad morzem. No, ten parawan, mam nadzieję, ochroni je przed wiatrem. Wczoraj było tak do połowy. Grządka była zrobiona i super to się sprawdziło, bo był wiatr mocny, a one przeżyły. Żadna się nie złamała. Posadziłam te moje żyrafy, papryki żyrafy. A tutaj jest taka ciekawostka, bo tak, te wszystkie papryki były sadzone w styczniu. Tutaj te, przepraszam, brudny palec, ale grzebie w ziemi, to brudne ręce. Te były też w styczniu, ale ja im przycięłam czubki i są o wiele ładniejsze niż tamte, mniej wybiegnięte. A tutaj są miesiąc później siane i właśnie takie powinny być moim zdaniem. Takie były w zeszłym roku. Fakt, że to jest inna odmiana, bo tamte żyrafy to są takie z Biedronki, czerwone, długie, słodkie, a te są czarne, Zulu się nazywają. Pierwszy raz je mam. Ale właśnie nie są wybiegnięte, są takie niziutkie. I zobaczymy. Będę obserwować, będę nadawać tutaj aktualizację. No, te żyrafy są straszne. Ja powiem szczerze, że nigdy nie miałam takich papryk. Za długie, za długo były w donicach. No, ale nic. Wsadzone. Jak to mówi pan Grzegorz z Zielonego Pogotowia, najgorzej rośnie nieposadzone. Więc posadziłam. No, tutaj ten parawan też da możliwość taką, że jeszcze w razie jakąś agrowłókniną przykryję z góry to. No, na razie mam tak jak jest. Jest dosyć ciepło, więc mam nadzieję, że dadzą radę. No to dzisiaj na tyle. Grządka paprykowa skończona. Paprykowo-żyrafowa. I żegnam się. O, a to w oddali. To też jest taki słup. Ja na razie go owinęłam, bo tam jest kiwano. No, tak żeby przed wiatrem. Później to ściągnę, jak już będzie bardzo ciepło i on się rozrośnie. Żegnam. Na razie. Pa, pa. Pa, pa, ra, pa, 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 pa.